Dinar. Zobaczymy. Dzień dobry, dzień dobry. Widzę, że czy nas słychać, czy nas widać. Mam nadzieję, że nas słychać i widać nie tylko w pokoju webinarowym, ale również na Facebooku. Mam nadzieję, że zaraz przyjdzie sygnał. Serdecznie pozdrawiamy w słoneczną środę. Jeśli Państwo są na łące, albo nad rzeką, albo oglądają webinar z ogrodu, to zazdrościmy absolutnie. Proszę powiedzieć, gdzie Państwo siedzą, leżą, albo jadą na rowerze. Ostatnio słyszałam, że webinary też można na rowerze jadąc oglądać. Nie wiem, czy to jest bezpieczne. Nie rekomenduję tego, ale mam nadzieję, że to też jest jakiś pomysł. Chyba powinnam powiedzieć dobry wieczór, ale powiem jednak witam serdecznie. Nazywam się Kasia Pijanowska i w CEO zajmuję się działaniami w cyklu Odporna Szkoła. I dzisiaj w ramach tego cyklu spotkanie bardzo, bardzo filmowe z bardzo filmowymi prelegentami. Mam nadzieję, że będzie interesująco, angażująco i również filmowo, bo takie propozycje będą. Więc zanim przejdziemy do szczegółów dzisiejszego spotkania, kilka ważnych słów informacyjno-ogłoszeniowych. Centrum Edukacji Obywatelskiej jest największą fundacją, która zajmuje się edukacją, największą fundacją w Polsce. Działamy od ponad 27 lat. Ostatni rok pokazał nam, że dotarliśmy do 40 tysięcy nauczycieli i nauczycielek oraz do 10 tysięcy różnych szkół w Polsce. Mam nadzieję, że te liczby robią wrażenie również na Państwu. Zapraszamy do korzystania z naszej oferty i korzystania z angażujących treści, na przykład takich jak edukacja filmowa. Pierwsza propozycja, pierwsze zaproszenie to Dni CEO. Bardzo proszę Sylwię, żeby wrzuciła link dla osób, które jeszcze nie słyszały o tym, ale w czerwcu, pomiędzy 7 a 17 czerwca, zapraszamy serdecznie na online spotkanie. Będą to Dni Centrum Edukacji Obywatelskiej. Proszę sobie zarezerwować dużo czasu w kalendarzu, bo będzie mnóstwo ciekawych, interesujących treści, dostępnych dla wszystkich, bo będą online i rzeczywiście też z parku, albo z ławki, albo z hamaka będzie można te treści oglądać. Jeśli chodzi o nasze kanały informacyjne, to jak zawsze serdecznie zapraszamy do śledzenia naszego bloga blog.ceo.org.pl, ale również kanału na Facebooku. Mam nadzieję, że Państwo są tam właśnie teraz na kanale na Facebooku. Można się zapisać na nasz newsletter, jeśli ktoś jeszcze nie jest zapisany i być zawsze na bieżąco, dostawać powiadomienia, przypomnienia i informacje. A jeśli dla Państwa to za dużo, to po prostu proszę odwiedzać naszą stronę ceo.org.pl. To bardzo, bardzo informacyjnie. Teraz jeszcze reklamowo. Jeżeli ktoś z Państwa uczy WOS-u i zastanawia się nad nowym podręcznikiem, a może ma kolegę, koleżankę, którzy uczą WOS-u, mamy podręcznik, który jest dopuszczony do wykorzystania w klasie, na lekcjach, więc zapraszamy serdecznie po więcej informacji na stronę naszą, gdzie są informacje o podręczniku. Sylwia właśnie wrzuciła, bo jest dzisiaj moją prawą ręką przez pierwsze 5 minut do wrzucania linków na czacie. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z informacjami o tym podręczniku. Może to oferta dla Państwa. Oczywiście zapraszamy do aktywnego uczestnictwa, do tego, żeby Państwo pisali do nas, zadawali pytania na czacie. To jest najważniejsza część tego webinaru, czyli interakcja z Państwem. I informacja zawsze pod dużym znakiem zapytania, tak, będą zaświadczenia, ale zgodnie z tradycją zaświadczenia będą pod koniec webinarium. Będziemy udostępniać link oraz krótką instrukcję, jak pobrać to zaświadczenie. Bardzo proszę zapisać sobie ten link i pobrać zaświadczenie po wydarzeniu. Najważniejsze informacje organizacyjne. Nasi prelegenci to tak naprawdę nie tylko nauczyciele, eksperci, których zaprosiłyśmy, ale również dwie ekspertki CEO, o których muszę powiedzieć, ponieważ ja Państwa tylko witam, ale całe wydarzenie poprowadzi Karolina i Sylwia. Karolina Giedrys-Majkut, która jest szefową zespołu edukacji filmowej, nasza ekspertka filmowa w CEO. Witam Cię, Karolino. Witam wszystkich bardzo serdecznie. I partnerować jej będzie równie, myślę, aktywnie Sylwia Domagała, która pracuje w projekcie, ja sobie zapisałam, bo ta nazwa jest dla mnie trudna i długa, I'm European, historie i fakty o migracjach XXI wieku. Mam nadzieję, że nic nie przekręciłam. I Sylwia opowie, dlaczego ona tutaj się znalazła i ten kontekst filmowy właśnie w edukacji o migracjach się pojawi. I teraz nasi prelegenci, praktycy ze szkół, dwoje nauczycieli, Joanna Dębowska-Kępczyk, która jest nauczycielką języka polskiego w
liceum, dobrze pamiętam, że w liceum i przede wszystkim również nauczycielka edukacji, nie w liceum, w technikum. Dobrze, Joanno? W zespole szkół ekonomicznych, a więc i w liceum, i w technikum. I w liceum, i w technikum, to dopełniając formalności, która zajmuje się edukacją filmową ze swoimi uczniami i Sergiusz Czaja, który jest nauczycielem historii i WOS-u, który wątki filmowe przemyca na lekcjach historii. Witam Joannę i witam Sergiusza. Dzień dobry. O czym będziemy rozmawiać? Oczywiście będziemy rozmawiać o filmie w kontekście, jak wykorzystać edukację filmową, jak wykorzystać lekcje z filmem w szkole, szczególnie teraz, kiedy do tej szkoły stacjonarnej wracamy i będzie możliwy powrót do wykorzystania filmów na lekcjach stacjonarnych, ale powiemy też o filmie w edukacji zdalnej, hybrydowej i właśnie tej powrotowej, czyli stacjonarnej. Karolina i Sylwia opowiedzą o konkretnych rozwiązaniach, które oferuje CEO w ramach edukacji filmowej, a nasi eksperci, nauczyciele opowiedzą o swoich dobrych praktykach ze szkół. Mam nadzieję, że będzie interesująco i bardzo angażująco i również bardzo filmowo. Z mojej strony tyle. Będę Państwu asystowała cały czas na czacie. Mam nadzieję, że na wszystkie pytania odpowiemy w trakcie. A teraz oddaję głos Karolinie. Zapraszam do słuchania. Dziękuję, Kasiu. Właśnie miałam powiedzieć o tych linkach, ale widzę, że Sylwia się już tym zajmuje, bo ja tutaj podpatruję czat i widzę, że linków nie widać. No, stary, znany problem Zooma, że jak się po prostu ktoś wchodzi później, to nie widzi czatu, który był wcześniej uzupełniany, więc Sylwia uzupełni te linki i zaraz Państwu przekażę. Natomiast ja, witając się z Państwem, już dzielę tu się z Państwem naszą prezentacją. Bardzo jest mi miło, że możemy się spotkać. Witam serdecznie. Dzień rzeczywiście przepiękny, aż do tego stopnia, że musiałam się przesiąść, ponieważ sąsiad uchylił okno i w tym samym momencie po prostu słońce zaświeciło mi bardzo mocno w twarz. Także fantastycznie, cieszę się, że wiosna w końcu z nami. Temat może powiedzmy nie taki plenerowy, tym bardziej doceniam to wszyscy, to, że tyle osób zdecydowało się z nami połączyć, no właśnie z jakichś takich kolorowych okoliczności przyrody. Ja myślę, że film też niedługo zaistnieje w takich okolicznościach w związku z powrotem tych pokazów plenerowych, za którymi pewnie wszyscy bardzo tęsknimy. My dzisiaj nie będziemy mówić o pokazach plenerowych, ale będziemy mówić dużo o takiej filmowej edukacji w szkole, ale myślę też, że Ale też poniekąd będziemy do tego nawiązywać, ponieważ ja bym chciała zacząć od takiej bazy, chciałabym Państwa trochę zarazić taką pasją swoją własną i nie tylko swoją własną, myślę, że wszyscy tutaj jak jesteśmy zebrani pasją do filmów i chciałabym Państwu opowiedzieć trochę o tym, dlaczego te filmy, może niekoniecznie dlaczego te filmy kochamy, bo to są jakby subiektywne nasze wybory, ale dlaczego uważamy, że zupełnie obiektywnie te filmy są fantastycznym narzędziem edukacyjnym i tak świetnie mogą się w Państwa praktyce sprawdzić. Dlatego ja będę mówiła właśnie, zacznę od takich bardzo dużych zasobów, które wnoszą filmy na nasze lekcje, od ich walorów, później przejdę do jednego z programów, w których te walory są najbardziej jakby wykorzystywane, później Sylwia przejmie pałeczkę, będzie kontynuowała tą trochę naszą historię o filmie i opowieści o filmie, a później rzeczywiście przejdziemy do projektów szkolnych, które są realizowane przez naszych ekspertów. Więc chciałabym zacząć od takiego aspektu, może najmniej tutaj, najbardziej z takiego metapoziomu, to znaczy chciałam powiedzieć o tym, że filmy to współczesność, że filmy to jest takie jedno z najpopularniejszych w tej chwili mediów i sposobów komunikacji, szczególnie wśród młodych osób. I to nie tylko osób, które lubią filmy, tak? Jakby badania pokazują, że ta działalność filmowa, że twórczość filmowa i że staje się takim coraz popularniejszym narzędziem komunikacji. Zresztą i że od filmów tak naprawdę nie sposób trochę uciec. To jest tak jakby, trochę mówię pewnie pewną oczywistość, że właściwie nawet jeżeli nie przepadamy za filmami, nawet jeżeli jakby wolimy sport albo muzykę albo inne działania, to tych filmów po prostu jest mnóstwo dookoła
dookoła nas, oglądamy je w wiadomościach, oglądamy je patrząc na relacje z urodzin koleżanki, oglądamy je w końcu na wykładach, tak? Ja sama studiując psychologię pamiętam, że byłam naprawdę zadziwiona, jak wiele filmów jest wykorzystywanych jako takie narzędzia tłumaczenia, ilustrowania różnych problemów i mechanizmów psychiki ludzkiej, więc ten film jest naprawdę się rozsiał, rozpowszechnił i staje się takim naturalnym sposobem komunikacji. I tu chciałam Państwu powiedzieć właśnie o badaniach Narodowego Centrum Kultury Filmowej z 2018 roku. To były takie badania na ponad 500 uczniach szkół ponadpodstawowych w Łodzi. I te badania pokazały właśnie bardzo dobitnie, że ta twórczość, taka spontaniczna, intuicyjna twórczość filmowa z wykorzystaniem no właśnie takich nowych aplikacji, internetu, smartfonów, staje się takim naprawdę bardzo rozpowszechnionym doświadczeniem i to nawet wśród uczniów, którzy się tym filmem nie interesują. I to jest naprawdę bardzo ciekawe, że te statystyki, liczby pomiędzy uczniami, którzy się interesują i nie interesują, wcale się aż tak bardzo nie różniły. Czyli to nie chodzi już, że film jest taką film, rozumienie filmu, rozumienie języka filmu staje się taką supermocą pasjonatów, tylko zaczyna być taką po prostu bardzo niezbędną umiejętnością, która pozwala na przykład wziąć udział w demokratycznym sposobie podejmowania decyzji, tak? Który wymaga pewnej odporności na medialną manipulację, pewnej znajomości reguł, jak to jest zrobione, że to czuję, a nie co innego i czy nie warto by było trochę się zatrzymać i w tym momencie nie iść za pierwszym intuicyjnym odruchem, tylko na przykład przyjrzeć się, jak to zostało skonstruowane i czy ktoś tutaj przynajmniej nie próbuje tą moją uwagą, świadomością jakoś pokierować. Dlatego naszym zdaniem zajmowanie się filmem jest pewnego rodzaju koniecznością, ponieważ jest pewnego rodzaju nadążaniem za sposobem komunikacji, za pewnym doświadczeniem, za pewnym sposobem przeprowadzenia, przepracowania i dokumentowania swojego doświadczenia przez młodych ludzi. Ale oczywiście to nie tylko i nie o tym dzisiaj chcieliśmy najbardziej opowiadać. Ja Państwu chciałam opowiedzieć w największej mierze właśnie o dwóch takich aspektach, o dwóch takich walorach. Pierwszym jest z nich to, że film to uwaga. Tak wszyscy wiemy, że jakby wszyscy cały czas szukamy tych sposobów na zaabsorbowanie, na zaangażowanie, na zainteresowanie uczniów, na złapanie tej uwagi, szczególnie w przypadku jakichś trudnych, tak zwanych trudnych grup. Natomiast film nam tutaj może pomóc, dlatego że filmowcy przez wiele, wiele lat wypracowywali te sposoby łapania uwagi. Tak? Często się mówi w tych teoriach filmoznawczych, że tak naprawdę reżyserię można by było alternatywnie nazywać umiejętnością zarządzania uwagą. Także reżyseria to jest taka, po prostu taka umiejętność poprowadzenia tej uwagi, żeby ona była angażująca i żeby ona na chwilę nas nie puszczała z tego ekranu, żeby ona jakby cały czas dostarczała nam wystarczającej, optymalnej ilości bodźców, żebyśmy czuli się z jednej strony bezpiecznie, czyli ta uwaga i te bodźce i te emocje nas nie przygważdżają, a z drugiej strony, żebyśmy od tego nie odstępowali. I tutaj powiem Państwu, że jako pasjonatka i psycholożka też trochę mogłabym ten wątek ciągnąć w nieskończoność, ponieważ to jest naprawdę fascynujące, jak to jest zrobione. Pomyślałam, że o jednej rzeczy Państwu tylko opowiem, a mianowicie o badaniach profesora Jamesa Cuttinga, który ma taką bardzo ciekawą zajawkę, ponieważ zajmuje się mierzeniem filmów, to znaczy on mierzy długość różnych ujęć i porównuje te wykresy długości ujęć w poszczególnych filmach, porównuje te filmy ze sobą, patrzy, jak to się zmieniało. No i z jego badań oczywiście wynika, że te ujęcia się skracają, tak? Czyli że ten montaż przyspiesza, filmy są coraz szybsze. Ale to nie jest najciekawsze. Najciekawsze jest to, że jak porówna się te wykresy z tak zwaną krzywą uwagi, czyli z tym, w jaki sposób nasza uwaga opada i wzrasta, w jaki sposób to się nasze zaangażowanie się zmienia, bo to jest bardzo naturalne, nasz system uwagi nie może być cały czas w napięciu, to okazuje się, że te dwie krzywe się ze sobą prawie identycznie pokrywają. Czyli że filmowcy przez lata wypracowali taki sposób angażowania naszej uwagi, żeby to był pewnego rodzaju taka interakcja, tak? Czyli film nas trzyma, po czym nas puszcza, daje nam trochę odpocząć, trzyma, puszcza. To jest jedna z wielu, to jest tylko taka jedna z wielu zakulisowych informacji, które chciałam Państwu przekazać jako taką ciekawostkę. No jako taki argument za tym, że rzeczywiście filmy angażują, filmy są absorbujące i filmy rzeczywiście mogą zainteresować i wprowadzić zupełnie inną energię na lekcję, ale nie tylko.
nie tylko o to chodzi. To nie tylko o to chodzi, że my możemy złapać uwagę, ale możemy zwrócić uwagę na różne strony, tak? Kamera to jest takie czułe narzędzie obserwacji. Kamera potrafi uwidocznić różne rzeczy, potrafi tak pięknie pokazać. Pamiętam, byłam na spotkaniu z reżyserem filmu dokumentalnego Pawłem Ziemilskim, który zrobił taki film dokumentalny In Touch. Nie wiem, czy Państwo widzieli ten film, bardzo Państwu serdecznie polecam. To jest taka historia o gminie Stare Juchy, z której około 30% mieszkańców wyjechało na emigrację do Islandii. I tam te relacje rodzinne są bardzo mocno zapośredniczone przez Skype i jakby jest to bardzo poruszająca historia o tych relacjach, które są takie trochę zerwane, no trochę właśnie takie dziwne i takie trochę sfrustrowane. I pamiętam, że on na tym spotkaniu powiedział, że właśnie być może powołaniem filmowców jest to, żeby pokazywać ludziom, że ich życie i ich sprawy są interesujące. Nie tylko dla nas, nie tylko dla naszej rodziny, nie tylko dla naszych przyjaciół, ale one są w ogóle obiektywnie interesujące, że on to czuł tam właśnie w tej miejscowości, że właśnie po prostu jakby tak pokazał tym mieszkańcom właśnie tą niezwykłość tej sytuacji i jakby coś, co było przez nich trochę zbywane i mówione, że nie, no jakoś sobie radzimy, wszystko jest w porządku, on to pokazał, że jest to bardzo ciekawe i bardzo tak naprawdę jakoś tam dramatyczne. Więc filmowcy naprawdę potrafią nam pięknie ten świat pokazywać i nas trochę tym myśleniem i tą taką specyficzną uwagą zarażać. No i druga rzecz to oczywiście film to emocje. Czyli tutaj wchodzi uwaga, to jest jedna rzecz, tak? No bo oczywiście po prostu to się tutaj trochę miesza, bo emocje mogą być bardzo proste, bardzo instynktowne, takie oparte na różnych automatyzmach, tak, na reakcjach, nawet na takich ewolucyjnie wypracowanych reakcjach, na hałas, na ruch, na kontrast, tak? Wchodzi ostre światło, reagujemy, jakby zmienia się scena, reagujemy. I to filmowcy jakby bardzo umieją to umiejętnie jakby wykorzystywać do tego, żeby nas angażować, ale nie tylko o to chodzi. To chodzi też o to, że w filmach budowany jest pewien nastrój, który sprawia, jakby wszystko pracuje na ten nastrój, wszystko pracuje na te emocje i to sprawia na przykład, że filmy częściej jakby wcześniej czujemy niż rozumiemy. Czyli wcześniej jakby to pojawia się to zaangażowanie i pojawia się po prostu to takie emocjonalne wzruszenie, czy lęk nawet, czy wzburzenie, niż jesteśmy często w stanie zrozumieć właściwie, przepracować właściwie skąd się to bierze. Więc film to emocje, film to zaangażowanie, to jakby wprowadzenie właśnie nowej energii do klasy i też wprowadzenie właśnie takich elementów takiego autentycznego doświadczenia opartego właśnie na przykład na tych emocjach, ale też na takim pobudzeniu cielesnym, po prostu, tak, jakby na takim przeżyciu, które często polega na tym, że nam tętno skacze, że jesteśmy po prostu właśnie jakby całe nasze ciało jest pobudzone, no bo gdzieś tam badania pokazują, że takie doświadczenie medialne przez nasze ciało, niekoniecznie przez nasz umysł, ale przez nasze ciało jest odbierane jako autentyczne. I chciałam Państwu teraz powiedzieć, w jaki sposób te aspekty, te akurat dwa walory filmów wykorzystujemy w naszych projektach. Tutaj chciałam bardzo konkretnie powiedzieć o jednym z naszych projektów w dziale edukacji filmowej. To jest projekt Dobre Łącza, dofinansowany z programu Google.org Impact Challenge. W ramach tego programu powstała platforma internetowa, dostępna pod adresem mailowym dobrelącza.org.pl. Na tej platformie internetowej mamy 17 filmów, które są podzielone na dwie kategorie wiekowe, 7, 9, 10, 12, no i ostatnia kategoria, może niekoniecznie wiekowa, to są rodzice, czyli filmy do pracy z rodzicami. Ogólnie narzędzia zostały przygotowane tak, by wzmacniać kompetencje społeczno-emocjonalne dzieci. Ponieważ wyszliśmy z takiego założenia, ten program w ogóle jest poświęcony bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w internecie. I wyszliśmy z założenia, że to, co dzieci może najlepiej wzmacniać właśnie w internecie, wobec takich wyzwań, wobec których one często stają zupełnie samodzielnie, samotnie, nie możemy ich jakby wesprzeć w tym, nie zawsze towarzyszymy dzieciom w tych różnych wyzwaniach, z którymi się zmagają, no to są właśnie takie kompetencje, kompetencje stawiania granic, kompetencje rozumienia tego, co w relacjach jest dopuszczalne, co jest niedopuszczalne, ale też na przykład takiej kompetencji bardzo ważnej jak samoregulacja, która pozwala nam kontrolować nasze impulsy i na przykład nie pozwalać sobie na granie godzinne,
godzinami albo na to, żeby odpowiedzieć komuś gniewnie na czacie, jakby w takim gorącym impulsie. No i właśnie do pracy z tymi kompetencjami, do pracy z tymi 5 wyróżnianymi kompetencjami przygotowaliśmy takie pakiety i materiały pomocnicze, które Państwo mogą wykorzystywać i które Państwo mogą właśnie w tym celu pobierać z platformy. I tu chciałam Państwu powiedzieć właśnie o tej metodologii, którą postanowiliśmy wykorzystać, która to metodologia no bardzo mocno właśnie bazuje na tych dwóch aspektach, o których powiedziałam wcześniej, tak? Film, autentyczne przeżycie, autentyczne doświadczenie może być bazą, takie jest nasze założenie, teraz je testujemy, może być bazą autentycznego doświadczenia, może rozpoczynać taki proces, który nazywa się nauką poprzez doświadczenie, który przez Davida Kolba został jakby opisany w takim cyklu, który popularnie jest znany cyklem Kolba. I to jest taki cykl, który zakłada, że z każdego doświadczenia możemy czerpiemy refleksje, które to mogą prowadzić do wyciągnięcia bardziej abstrakcyjnych wniosków na temat reguł, którymi rządzi się świat. I te reguły potem nam towarzyszą przy kolejnym doświadczeniu, przy zastosowaniu, przy wdrażaniu, które z kolei może być początkiem nowego cyklu, który znowu będzie prowadził do nowych refleksji. Z takiej metodologii skorzystaliśmy. Nasze materiały, w naszych materiałach kolejne etapy pracy są zaznaczone. Zadbaliśmy o to, żeby po filmie pojawiła się przestrzeń do refleksji, do rozmowy, do dyskusji. Później prezentujemy właśnie takie materiały, które pozwalają na wyciągnięcie bardziej takich ogólnych teorii, bardziej ogólnych zasad dotyczących dotyczących natury świata. No i proponujemy ćwiczenia, które pozwalają ćwiczyć te kompetencje w klasie, ale też w przestrzeni domowej. Więc ja Państwu ten program serdecznie polecam i skończę w tym miejscu, przekazując głos Sylwii, która opowie Państwu więcej o filmie, ale też o programach. Dzięki, Karolino. Ja już udostępniam ekran, tak żeby prezentacja teraz z mojej strony była widoczna. Ładuje się, mam nadzieję, że za chwilkę będzie widać. Widać? Widać, dobrze. Karolina tu pięknie opowiedziała o tych aspektach kilku filmów i jak to wygląda z jej perspektywy w tych programach, które stricte się zajmują filmami. Ja opowiem troszeczkę o takim aspekcie z perspektywy edukacji globalnej, ponieważ w programie, w którym ja pracuję, raczej wykorzystujemy film jako narzędzie, ale nie zajmujemy się tylko i wyłącznie edukacją filmową, więc trochę będę miała inną perspektywę, ale też na pewno nie takie doświadczenie w tym jak Karolina. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę na właśnie dwa aspekty. Pierwszy, że film jest opowieścią, jest pewnym rodzajem narracji, który pomaga nam opowiadać o różnych trudnych tematach. I ta narracja, którą budujemy poprzez opowieść o jakimś bohaterze, który często właśnie ma nas do czegoś inspirować, ma nas intrygować, powoduje, że ten przekaz, który budujemy w filmie, jest bardziej przystępny niż byłby w momencie, kiedy czytamy jakiś tekst, czy w momencie, kiedy chcemy przekazać wiedzę w inny sposób. I to właśnie był bardzo ważny aspekt w projektach, w naszym obszarze, w którym pracujemy w Centrum Edukacji Obywatelskiej, w dziale Odpowiadanie na globalne wyzwania, ponieważ zmierzamy się w naszym przypadku z różnymi takimi trudnymi tematami, jak zmiany klimatu, jak migracje, jak równość płci, więc zwróciliśmy uwagę na to, że film jest takim bardzo dobrym narzędziem do tego, żeby jako taka wypadkowa do rozmawiania o tych trudnych zagadnieniach, które czasami jest niełatwo wyjaśnić i które są wielowątkowe, wielowymiarowe. Natomiast to, co jeszcze jest dla nas ważne, to to, że dzięki
dzięki takim, dzięki filmom możemy inicjować nie tylko rozmowę w ogóle na te dane tematy, ale też rozmowy o postawach i wartościach, które się wiążą na przykład z tematem migracji czy z tematem zmian klimatu. Ale też nie tylko rozmowy, ale też dodatkowo możemy inspirować młodzież, bo akurat naszą grupą docelową to jest młodzież, do której docieramy poprzez nauczycieli. Tu nauczyciele jeszcze będą mieli okazję się do tego odnieść. Jest właśnie ważne, żeby też budować jakieś postawy i zachęcać do działań. Też badania pokazują, że materiały wizualne dużo łatwiej trafiają do młodzieży niż inne elementy czy materiały edukacyjne. Dlatego w naszych projektach staramy się wykorzystywać film jako taki element większego pakietu, tak? Czyli tworzymy do tego filmu scenariusze i w ten sposób staramy się w ramach takiego pakietu wyjaśniać te trudne zagadnienia. I Karolina opowiadała o tym, że mamy w CEO bazę, którą możemy wykorzystywać, bazę filmów, które są jakoś dobrane wątkami odpowiednio, tak żeby inicjować rozmawianie na różne tematy. U nas w dziale wygląda to tak, że staramy się też, doszliśmy do wniosku, że warto też jest tworzyć w ramach naszych projektów filmy, po to, żeby to był jakiś taki gotowy produkt z odpowiednią narracją, dzięki której możemy budować jeszcze właśnie, budować narrację poprzez nie tylko film, ale poprzez jakieś dodatkowe te materiały edukacyjne. I tutaj z boku te zdjęcia, które Państwo widzą, to są akurat przykłady tych takich produkcji, które pojawiały się u nas w projektach. Na dole jest zdjęcie do filmu Lokalne działanie, globalna zmiana, to jest film, opowieść o pięciu bohaterach, którzy właśnie są aktywistami w różnych dziedzinach, migracji, jak i ekologia. Bohaterzy, którzy po prostu mogą zainspirować młodzież do działania. Natomiast na górze mamy opowieści o migracjach, fragment o taką zajawkę do opowieści o migracjach, ja Państwu pokażę później. Natomiast był to dla nas bardzo ważny materiał do tego, żeby poruszać wiele wątków, które zahaczają o temat migracji, o których jeszcze za chwilkę powiem. Już sekundkę, coś mi tutaj nie chce. Przejdę teraz do kolejnego. Film to także jest spotkanie z konkretnym bohaterem i z jego historią. I poprzez tą historię możemy budować wrażliwość widzów, odnieść się do ich własnych skojarzeń i do ich własnych doświadczeń i budować taką nić porozumienia między tym doświadczeniem danego bohatera a doświadczeniami nas samych. Ważne jest także to, że w momencie, kiedy mamy na przykład w przypadku naszego projektu robiliśmy filmy dokumentalne o bohaterach, w przypadku filmów fabularnych zwłaszcza, które też czasami wykorzystujemy w projektach, też warto podkreślić, że ta wyobraźnia artysty, jego wizja artystyczna gdzieś też jest przekazana w takim materiale filmowym, co też myślę, że jest dosyć istotne. I teraz Państwu bym chciała pokazać krótki trailer, tylko będę musiała jeszcze raz udostępnić ekran, z tego względu, że nie udostępniłam dźwięku, więc zrobię to teraz. Na początek, jak przyjechałam do Polski, myślałam, że twój dom jest tam, że się tęskniłam, czasami płakałam, myślałam, że tutaj jest dużo różnica i nie potrafię żyć w Polsce i tak dalej. Pamiętam moment, w którym poczułam się, że tutaj czuję się w domu i to był chyba drugi rok życia mojego w Polsce.
założyliśmy dom tam, w pewien sposób biorąc ze sobą korzenie z Polski, natomiast sadząc je w zupełnie innym miejscu. Cały czas człowiek chrześcijan tęskni, więc zależy na czym dokładnie patrzysz i czego na przykład brakuje ci albo czego pragniesz. Sekundka, coś mi się tu... Jeszcze raz Państwu udostępnię, przepraszam, ekran. Coś mi się zawiesiło. Czy teraz widać dobrze? Widać, dobrze. Więc to był przykład takiego, to był trailer, który jest trailer serii naszych filmów o migracjach. Jeśli Kasiu mogłabyś udostępnić linki, które masz ode mnie, to byłabym wdzięczna. Filmy powstały z taką myślą, żeby opowiedzieć o migracjach w naszym projekcie I am European, historii i fakty o migracjach na XXI wiek w taki sposób nieoczywisty, ponieważ mamy czterech bohaterów, z którymi zrobiliśmy jeden dłuższy film i cztery krótsze, w których poruszamy wątki takie różne, zahaczające temat migracji, zarówno tożsamość, wielokulturowość, adaptacja, z którą każda osoba z doświadczeniem migracyjnym się mierzy, czy integracja. To są takie bardzo trudne zagadnienia, o których niełatwo jest mówić wprost i które są czasami kwestią jakichś indywidualnych doświadczeń i dopiero poprzez historię kilku bohaterów możemy tak jakby poznać wiele aspektów tych zagadnień tożsamości czy integracji. Więc film okazał się w naszym przypadku bardzo takim fajnym narzędziem, który powoduje, że możemy w dowolny sposób jakoś szeroko rozbudowywać, traktować ten film jako taki materiał wyjściowy do tego, żeby dalej materiały inne tworzyć. I te trudne tematy w kontekście tematu migracji były dla nas niezwykle istotne, i jakby żeby zachęcać młodzież i nauczycieli do tego, żeby rozmawiać na te trudne tematy, żeby inicjować taką rozmowę i dyskusję. Mamy też informację zwrotną od uczestników na przykład naszych kursów internetowych, jak młodzież reagowała na nasze filmy i jakby to zagrało na lekcjach, więc okazuje się, że rzeczywiście te historie osobiste, które pokazują, że wiele nas łączy z tymi bohaterami, pozwalają się utożsamić z tym bohaterem, tak jak już wcześniej Karolina mówiła i ja też o tym wcześniej wspominałam, to wszystko sprawia, że to nas zbliża do osób z doświadczeniem migracyjnym, w stosunku do których często obserwujemy w przestrzeni medialnej, że jest jakaś taka negatywna narracja, tak? Kreowane są bardziej obawy niż taka próba zbliżenia się do problemów migrantów i uchodźców. Więc ta empatia była dla nas szczególnie ważna. To budowanie postaw empatii, tolerancji i rozumienia tych zagadnień, takich jak tożsamość wielokulturowa czy integracja. I migracje są jakby dla nas tylko jednym z elementów takich ważnych zagadnień społecznych, więc wychodzimy z założenia, że taki model właśnie, że mamy film, później dobudowujemy do tego materiały jakieś inne edukacyjne, może się bardzo fajnie sprawdzać z młodzieżą. I też w projekcie migracyjnym mierzymy się z tym, że musimy niejako walczyć z taką narracją kreowaną przez media, która buduje raczej kreuje raczej postawy obaw wobec zjawiska migracji jako czegoś, co może być zagrożeniem dla naszej tożsamości, dla naszego bezpieczeństwa. Natomiast
my staramy się budować tą alternatywną narrację na temat migracji i te filmy okazuje się, że właśnie bardzo nam w tym pomagają, ułatwiają nam to zadanie. I w kolejnym slajdzie to już oddam głos Karolinie, ponieważ Karolina będzie opowiadała o tym, jak w jej w projekcie, którym ona się zajmuje, w Shortcutcie, te właśnie małe historie też są wykorzystywane do edukacji. Ja już skończę udostępniać ekran. Oddaję głos Karolinie. Dziękuję Sylwia. Ja już sekundkę udostępnię. W międzyczasie zwróciłam uwagę na nasz czat i zwróciłam uwagę, że z kolei pan Marek dopytuje się, w jaki sposób te treści, które my prezentujemy obecnie, jak się mają do powrotu dzieci do szkół. No, zdecydowaliśmy się, CEO zdecydowało się zaprezentować filmy jako takie narzędzie, które no właśnie może sprostać, może Państwu ułatwiać w tym momencie jakby mierzenie się z tym wyzwaniem, jakim jest właśnie powrót dzieci, to znaczy właściwie nie powrót, tylko pandemia i nieobecność dzieci przez te wszystkie miesiące i to no właśnie... Jakie pokłosie to siedzenie dłuższe w domu, lockdown może zbierać właśnie, jeżeli chodzi o dobrostan, jeżeli chodzi o właśnie o kompetencje społeczno-emocjonalne. I chcemy przedstawić, dlatego przedstawiamy Państwu film, ponieważ film może i naszym zdaniem jest, i wiemy to z licznych relacji ze szkoły, być takim narzędziem, które właśnie pozwala się spotkać, pozwala rozmawiać, dyskutować i pozwala się trochę na nowo poznawać i oswajać i też trochę przełamywać różnego rodzaju lęki, czy to lęki społeczne, lęki przed byciem z powrotem wśród rówieśników, czy w ogóle z powrotem do szkoły, z radzeniem sobie z różnymi nowymi wyzwaniami, których można by było już przez jakiś czas zapomnieć albo przez moment zajmować się czymś innym. Więc po prostu wierzymy w to, że film jest takim narzędziem, które Państwu pozwoli właśnie tą uwagę zdobyć, te emocje w sposób bezpieczny przepracować i też prezentujemy też Państwu bardzo konkretne zestawy filmów, w których obecne są tematy, które myślę, że teraz mogłyby Państwu, które być może teraz właśnie są tymi tematami, którymi warto się najbardziej zajmować i tutaj na przykład polecam oczywiście zestaw Dobre Łącza, to wszystko zależy z jaką grupą wiekową Państwo pracują i kompetencje, to zestaw, który jest poświęcony rozwojowi kompetencji społeczno-emocjonalnych, więc tamtych wątków związanych z relacjami rówieśniczymi, społecznymi, z radzeniem sobie z trudnymi emocjami, z radzeniem sobie właśnie z lękiem, na przykład z lękiem, nie brakuje, ale ja chciałam Państwu teraz opowiedzieć o innym programie, o programie Shortcut, Małe Historie, Wielkie Sprawy, od którego zaczęła się nasza fascynująca przygoda z filmami krótkometrażowymi, ponieważ na naszych platformach gromadzimy filmy krótkometrażowe, czyli filmy, które pozostawiają dużo przestrzeni na rozmowę w klasie i na różne ćwiczenia związane właśnie z rozwojem kompetencji. To jest taki program finansowany przez program Unii Europejskiej Kreatywna Europa, program międzynarodowy rozwijany z trzema zagranicznymi partnerami, w ramach których przygotowaliśmy właśnie zestaw filmów na różne tematy. Tych tematów jest 10. Staraliśmy się wybrać tematy, które są wyzwaniami współczesnej Europy, które żywo interesują młodych ludzi. Jednym z takich tematów, które poruszamy na naszej platformie, jest właśnie zdrowie psychiczne. Znajdą tam Państwo na przykład film krótkometrażowy Słucham, który podejmuje kwestię telefonu zaufania dla młodzieży. Znajdą tam Państwo kwestię byłem zwycięzcą o uzależnieniu od gier komputerowych, co wydaje mi się, że na tu i teraz jest tematem absolutnie trafnym.
I naprawdę serdecznie Państwu polecam zainteresowanie się tym programem shortcut.co.org.pl. Tam znajdą Państwo dane do logowania. Można się w każdej chwili zarejestrować i z tych materiałów korzystać. I Państwu, bardzo Państwu ten zasób polecam i oddaję głos następnej prelegentce, czyli Joasi Napowskiej-Kępczyk, która Państwa z punktu widzenia praktyczki opowie. Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo przede wszystkim za zaproszenie Kasi i Karolinie. Już pokazuję swoją część. Moim zadaniem jest przedstawienie Państwu metod pracy z filmem w szkole. To, co ja Państwu pokażę, to są takie sprawdzone praktyki wieloletniej pracy z filmem. Bardzo wiele z tych metod sprawdziło się w zdalnym nauczaniu i bardzo wiele było realizowanych w trakcie tego roku, jeszcze części roku ubiegłego. Jak zaczęła się ta moja współpraca z filmem? Może jeszcze zacznę od tego. Ja na początku, proszę Państwa, tak sporadycznie i przypadkowo wykorzystywałam filmy w czasie edukacji polonistycznej, bo uczę języka polskiego, ale zorientowałam się, że są uczniowie, którzy podzielają moje zainteresowania i zaczęłam angażować ich w różne projekty. Okazało się, że jest potrzeba założenia bloga, ponieważ działania muszą być jakoś dokumentowane i taki blog założyła moja uczennica w roku 2013. On do dzisiaj funkcjonuje i wszystkie działania, o których Państwu opowiem, które Państwu pokażę, są na nim opisane. No, na blogu się nie skończyło, bo powstał pomysł stworzenia w naszej szkole takiej sprofilowanej klasy humanistyczno-filmowej, żeby ten potencjał uczniów wykorzystać, żeby rozwijać ich zainteresowania, wzbogacić ofertę naszej szkoły. I od 2017 roku mamy w szkole jako jedyni w środowisku lokalnym klasę humanistyczno-filmową, która w programie nauczania, w siatce godzin, w planie lekcji ma godzinę w tygodniu edukacji filmowej przez rok albo przez dwa. No, ma to plusy i minusy, bo jak Państwo wiedzą, no, jeżeli mamy przymus szkolny, no to wszyscy są na lekcji. Ja lekcje muszę przeprowadzić, a nie wszyscy są zainteresowani. Ale mam też zagwarantowany czas na to rozwijanie zainteresowań. Te metody, o których Państwu powiem, na pewno znają ci, którzy pracują w szkole w ogóle, nie tylko z filmem, ale może znajdą też Państwo coś, co ich zainspiruje. No, dla mnie praca z filmem to jest przede wszystkim działanie, dlatego też angażuję uczniów w różne projekty. Projekty roczne to są projekty, w których pracują uczniowie z całej szkoły, chętni uczniowie. Temat każdego projektu wyłania się zawsze podczas spotkania. Były projekty inne w kinie, Oscary filmowe, kuchnia filmowa. I każdy z uczniów coś w takim projekcie może zrobić, to co potrafi najlepiej. Może zrobić ankietę, może zrobić wywiad, może zorganizować konkurs. Każdy projekt był w szkole zaprezentowany, był pokazany. No, te projekty, w ogóle projekty uczniów bardzo aktywizują, nie tylko pogłębiają wiedzę filmową. Mam też, organizuję też co roku wielokrotnie zresztą krótkie takie, krótkoterminowe projekty w obrębie klas pojedynczych, bo łatwiej ogarnąć tu mniejszą grupę. Wybieram tematy takie korelujące język polski na przykład ze sztuką. My w naszym zespole szkół mamy Liceum Sztuk Plastycznych, więc powstał pomysł na przykład projektu o artystach dla artystów. Uczniowie opracowali prezentacje poświęcone filmom, na przykład filmowi Mój Nikifor, czy Dziewczyna z perłą, czy Powidoki i chodzili w klasach plastycznych z lekcjami, pokazując fragmenty filmów, czy prezentując sylwetki artystów. Takim najciekawszym, który pamiętam, projektem krótkoterminowym była prywatna historia kina. Uczniowie weszli w rolę dziennikarzy, badali, jakie wspomnienia związane z kinem mają ich rodzice, ich dziadkowie, nauczyciele w szkole. No, była to okazja do odbycia takiej podróży w czasie. Efektem są wywiady filmowe i te napisane, umieszczone na blogu. No, co roku też w każdej klasie, to już niezależnie od tego, czy mam tam edukację filmową, czy nie, jako polonistka robię taki też projekt teksty, konteksty, czyli do każdego tekstu literackiego staram się wykorzystać jakiś tekst filmowy. Czyli mówimy o Macbecie, oglądamy animację Fotel, mówimy o Przemijaniu, oglądamy Siedem kobiet w różnym wieku.
To jest wiedza bardzo konkretna, jaką uczniowie wynoszą z tych lekcji i mogą ją wykorzystać w pracach pisemnych, nawet na maturze, bo tam też jest polecenie w wypracowaniu, odwołaj się do kontekstów. No, tutaj wybierając takie filmy do projektów, też jestem czujna na głosy uczniów, no, trzeba być na to czujnym, bo są filmy, z których nie zrezygnuję. Uważam, że są bazowe i uczniowie powinni je znać, ale nie wszystkie muszą. Więc jeżeli w pierwszej klasie w tym roku zaproponowałam jako kontekst Braveheart i wiem, że nie wszystkim się to spodobało, kolejny projekt dostali filmy od Pachnidła przez Niebezpieczne związki do Zakochanego Szekspira i każdy film może sobie w tym momencie wybrać. Znają Państwo na pewno taką metodę pracy z filmem jak lekcje filmowe. Mogą być tradycyjne oczywiście, oglądamy, omawiamy film. Ja często robię lekcje tworzenia plakatów. Uczniowie tworzą plakaty, które zapowiadają i interpretują film. Robią to w grupach, muszą dokonać tego przekładu intersemiotycznego. To nie jest łatwe, ale rodzi takie niezwykłe efekty. Pamiętam lekcję poświęconą plakatowi, filmowi i plakatowi imienia Imię Róży. Na plakacie były, proszę Państwa, róże, budowle, okulary, labirynt, książka, klasa jedna, grupa jedna nadymiła w sali, bo nadpalała Bristol, żeby było bardziej autentycznie, bardziej średniowiecznie jeszcze. Także i takie historie też z lekcjami filmowymi mamy. Na moich lekcjach też lekcje prowadzą uczniowie, prezentują swoje zainteresowania. Były lekcje o Meryl Streep, były lekcje o horrorach z lat 80. Były inne lekcje. No, każdorazowo uczeń musi publicznie się zaprezentować, przełamać onieśmielenie i poddać się ocenie, bo mam taką zasadę, że uczniowie sami się oceniają. Bo czy to lekcja, czy projekt grupowy, to co robię ma się to co oni robią ma się spodobać nie pani nauczycielce, która wprawdzie pochwali, ale zawsze powie, że można było zrobić coś lepiej, ale ma się to podobać rówieśnikom. No i efekt jest taki, że uczniowie prześcigają się w pomysłach na to, żeby lekcje były jak najbardziej atrakcyjne. Pamiętam zajęcia poświęcone ekranizacji filmu na bazie prozy Orwella roku 84. Uczennice zakończyły swoją lekcję pytaniem skierowanym do każdego ucznia, a ty co mógłbyś zastać w pokoju 101? I nakłoniły uczniów do mówienia o lękach, o obawach, o tym, czego się boją. Spotkania filmowe. Okazuje się, proszę Państwa, że dzieciaki mają wujków reżyserów, przyjaciół rodziny, którzy są aktorami i można ich ściągnąć do szkoły. Przyjdą za darmo, zrobią jeszcze warsztaty. Uczniowie, mimo że są to postaci nie z pierwszych stron gazet, zawsze bardzo chętnie biorą udział w takich spotkaniach. Mieliśmy też w szkole spotkanie ze statystkami filmu, do filmu Powidoki. Okazało się, że dziewczyny z naszej szkoły statystowały, opowiedziały o tym, pokazały zdjęcia. To bardzo udana. Była to bardzo udana lekcja. Robimy też imprezy filmowe, tak jak pewnie Państwo pracujący z filmem w szkole. To są imprezy, które angażują całą społeczność szkolną, dają okazję do zaprezentowania się tych grup filmowych i dobrej zabawy. Święto kina, filmowe walentynki. Wychodzimy z tym w szkołę, jest głośno, jest ciekawie, jest zabawnie, widać nas, po prostu nas widać. Bardzo ważnym elementem mojej pracy są gry miejskie i szkolne. Te gry, proszę Państwa, przyniosła do szkoły pomysł gier uczennica, która pojechała kiedyś na kino w Trampkach kilka lat temu i mówi, proszę Pani, jest coś takiego jak gra miejska, mogłybyśmy coś zrobić takiego w szkole. I tak się zaczęło. Te gry miejskie i szkolne są u nas w szkole też od kilku lat. Pilnuję, żeby były twórcze, żeby aktywizowały uczniów. Na jednej z gier, to był temat tej gry, był inny w kinie właśnie, była stacja poświęcona dziewczynie z portretu i na uczestników czekały suknie z epoki. Zadaniem polegało na tym, żeby oni się przebrali, pozowali do portretu. No jak się okazało, chłopcy poszli za filmem i przebrali się w te suknie. Są niesamowite zdjęcia na blogu, wszyscy świetnie się bawili. Jeżeli robimy gry szkolne, ja zawsze pilnuję, żeby to klasa starsza opiekowała się młodszą, to klasa druga organizuje gry dla klasy pierwszej.
ma to walor wychowawczy. Oni się opiekują tymi młodszymi, sprawiają, żeby oni się dobrze czuli, a młodsi za rok zrobią dla kolejnych taką grę. Jeździmy na wycieczki. No, w czasie nauczania zdalnego nie było okazji, ale co roku do wytwórni filmów fabularnych i dokumentalnych w Warszawie mamy okazję pooddychać tą filmową atmosferą, wziąć udział w warsztatach. Najbardziej atrakcyjne dla uczniów to warsztaty charakteryzacji. Robiliśmy sobie rany już, postarzaliśmy się w czasie tych warsztatów, także bardzo, bardzo polecam. Robię też warsztaty w szkole, uczę pisać scenariusz na przykład. Uczniom bardzo podobają się też warsztaty, które mają tytuł Praca kamery. Najpierw dostają taką teoretyczną wiedzę na temat planów filmowych, potem ruszają w szkołę w ekipach, reżyser, operator, aktor i robią zdjęcia. Wykorzystując te filmowe plany, to wszystko potem jest prezentowane w szkole czy w klasie. No, o korzyściach tu nie muszę mówić, są oczywiste. Oni w praktyce mogą wykorzystać teoretyczną wiedzę i ćwiczą umiejętności, które przydadzą im się potem przy tworzeniu ich własnych filmów. Tu jeszcze króciutko tylko o naszym miejskim kinie, bo od kilku lat takie kino mamy i chodzimy do kina. I nie mówię tutaj tylko o wyjściach grupowych, zorganizowanych, ale o wyjściach wieczornych. Jest inna atmosfera, są inni ludzie, rzucam hasło, jest film, idziemy, prawda? I zawsze kilka osób chętnych się znajdzie. No jesteśmy dzięki temu na bieżąco z aktualnościami filmowymi. Bierzemy udział w ogólnopolskich imprezach filmowych. To nie tylko Shortcut, o którym mówiła Karolina, ale też Kino w Trampkach czy Nowy Horyzont Edukacji Filmowej, na których gościliśmy znakomitych prelegentów, między innymi pana Karola Jachymka. I pracujemy ze środowiskiem lokalnym. Tutaj okazało się, że Mińsk jest miastem, z którym związany był Jan Himilsbach i myśmy opracowali taką ścieżkę po Mińsku, ścieżkę filmową, po miejscach związanych właśnie z Himilsbachem. Moja szkoła współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, a więc też był pomysł, chodźmy, zobaczmy, co tam się dzieje, jak tam jest, i powstał film Krok Dalej, zapis wywiadu z panią prezes stowarzyszenia. Innym razem szukaliśmy bohatera do filmu konkursowego. Nasz wybór padł na niewidomego organistę z jednej z mińskich parafii i powstał film Adam o drodze życiowej, muzyka, ojca rodziny i mińszczanina. I wreszcie, proszę Państwa, najważniejsze to inspirowanie do tworzenia, bo naturalne jest, że uczniowie, którzy oglądają filmy, pracują z filmami, w końcu zaczynają je tworzyć. Ja na początku zachęcam do tworzenia relacji filmowych z wydarzeń, mówiąc, że każdy reżyser właściwie zaczynał od dokumentu. Potem i powstają takie wideorelacje, one są na blogu. Następnie przychodzi czas na inne filmy. Okazuje się, że uczniowie potrafią zekranizować lekturę szkolną, potrafią uwspółcześnić mit czy opowiedzieć historię, ciekawą rodzinną historię. Z uczniami nad filmem czasem pracuję od fazy zbierania materiałów aż do fazy montażu, ale bywa też i tak, jak z filmem Rozmowa z kamieniem, że uczennica, dowiedziawszy się o konkursie, za miesiąc przyniosła mi film i dokumenty do podpisania, a więc pomoc tutaj nie była potrzebna. Uczniowie, no dlaczego warto inspirować do tworzenia? Uczniowie zbierają doświadczenia, uczniowie odnoszą sukcesy, co zawsze ich bardzo cieszy. No i uczą się na swoich własnych błędach również. Ja pamiętam dziewczynę, która bardzo chciała zrobić fabułę, pełnometrażowy film fabularny o młodych ludziach. Zrobiła, obejrzała, stwierdziła, proszę pani, tego się nie da oglądać. Więc mówię, słuchaj, skróciła do pół godziny, pokażę to w szkole. Podpowiedziałam, może najpierw w klasie, masz tam życzliwych sobie ludzi. I proszę państwa, przez pół godziny filmu klasa ryczała ze śmiechu, a reżyserka siedziała czerwona jak burak. Film był o wszystkim. Tam była próba samobójcza, rozwód rodziców, nieszczęśliwa miłość, narkotyki. No wiadomo, niedostatki scenariusza, nie bardzo dobre aktorstwo. Czy przerwać prezentację, mówię uczennicy, nie, ja wytrzymam do końca. Okazało się, że uczniowie, widząc siebie na ekranie, po prostu nie mogli powstrzymać śmiechu, choć film był bardzo poważny, ale to właśnie są te błędy i te, na których uczniowie się uczą, to są te cenne doświadczenia spotkania się z krytyką, nie zawsze wybredną, że tak powiem. I to, co Kasia postanowiła zostawić z mojej prezentacji na koniec, to
coś, jak mówiła, z epoki analogowej. Dlaczego to? Proszę Państwa, ja sama jestem już z epoki analogowej, to po pierwsze. Po drugie, są dzieciaki, które nie lubią prezentować się publicznie, nie chcą robić filmów, nie chcą organizować konkursów i one w takiej formie się odnajdą. Zrobią gazetkę poświęconą aktualnościom filmowym, filmom z programów, które realizujemy i dzięki nim popularyzujemy wiedzę filmową w szkole, zwłaszcza, że tablica stoi, proszę Państwa, koło pianina szkolnego, na którym uczniowie na każdej przerwie wygrywają różne melodie, więc jest szansa, że ktoś zajrzy. No, kończąc, ja mówiłam Państwu już o walorach polonistycznych, filmowych, wychowawczych, takich zajęć, natomiast dla mnie najpiękniejsze jest to, że kiedy ja zaczynam szczególnie lekcje z filmem, szczególnie w czasie nauczania online, to nigdy nie wiem, do czego ona mnie doprowadzi. No, dwa przykłady z tego roku. Film Męska sprawa. W klasie drugiej licealnej, myślę sobie, jestem po dzieciach w nowelistyce pozytywistycznych, pokrzywdzonych, biednych dzieciach, więc zrobię Męską sprawę, powiem o ewolucji portretu dziecka. Przy okazji na drugiej godzinie, bo blok był trzygodzinny, nauczę pisania scenopisu, czy też pokażę, jak to się robi. Nie jestem wychowawczynią, więc nie mówię nic o przemocy. Jest film, daję link, spotykamy się po filmie za 25 minut i cisza. Więc pierwsze pytanie nauczyciela na zdalnej edukacji, czy mnie słychać, prawda, bo nie wiem. Cisza i uczennica mówi, proszę Pani, ale z nami nikt o tym nie rozmawia. No jak się Państwo domyślają, nie było lekcji o ewolucji portretu dziecka, nie było lekcji o scenopisie, była lekcja o przemocy, o tym, jak sobie z nią radzić, gdzie szukać pomocy. Inna też historia z tego roku, w klasie pierwszej oglądamy film Winni. To jest taki film dziewczyny Anny Jakubowskiej, wówczas uczennicy Liceum Lubelskiego. Dziewczyny, która sporo filmów zrobiła, jej fantastycznych filmów rzeczywiście. Film o przemocy w grupie rówieśniczej. Znów filmy oglądają uczniowie u siebie, bo daje link, mają lepszy przekaz wtedy. Wracamy na lekcje, rozmawiamy. Pytam, czy wszyscy. No ja jeszcze bym chciała. Tutaj łapkę podnosi jedna z dziewczynek i zaczyna mówić, że ona w szkole była ofiarą przemocy, wyzywana ją od grubasów i zaczyna płakać. I teraz ja, proszę Państwa, siedzę w klasie, nie mam kontaktu z uczennicą. Pytanie do niej, czy słuchaj, czy jesteś sama w domu? No nie, na szczęście jest mama z młodszym bratem. Tu bardzo ładnie zachowała się klasa, dziewczyny podniosły ręce, włączyły kamery od razu, dużo słów wsparcia dostała ta nasza Oliwka, ale właśnie do tego skłonił ją film. Być może nie byłoby tego też, gdyby była w klasie, ale w domu przed ekranem jakoś miała szansę się otworzyć. Bywa też i tak, proszę Państwa, że oglądam film Chór i uczeń zamyka mi lekcję stwierdzeniem, że jest to film komunistyczny, o komunistycznej współpracy i koniec, nie ma więcej komentarzy, klasa nie chce mówić, lekcja się skończyła. Także są i takie doświadczenia moje z pracy z filmem. No, mówiłam Państwu na początku, że dla mnie film to działanie. Kiedyś jedna z uczennic powiedziała mi, że Pani to lubi, jak się coś dzieje. I mam nadzieję, że to widać i w mojej szkole, i na blogu, do którego odwiedzenia bardzo serdecznie Państwa zachęcam. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że nie przekroczyłam tych 15 minut. Dziękuję za oddanie głosu. Dziękuję bardzo też za zaproszenie. Mimo tego, że jestem młodym nauczycielem, mam nadzieję, że będę w stanie podzielić się z Państwem moim krótkim, ale wydaje mi się, że intensywnym doświadczeniem, również z filmem, chociaż tak naprawdę rozpoczął się on dopiero pół roku temu, więc postaram się to zrobić jak najlepiej potrafię. Teraz Państwu udostępnię prezentację. Sekundeczkę, mam nadzieję, że tutaj wszystko uda. Chyba się udało, jak się nie mylę, tak? Wszystko widać? Proszę tylko jakieś potwierdzenie. Okej, dobrze. Na pewno teraz powinno być wszystko widoczne. Dobrze, drodzy Państwo, ja chciałbym opowiedzieć Państwu tak naprawdę o mojej pracy z filmem od strony absolutnie praktycznej. Dosłownie na przykładzie dwóch filmów, właśnie z Rozmawiajmy o uchodźcach oraz z programu Shortcut. Jeżeli chodzi o program Rozmawiamy o uchodźcach, tak naprawdę oba te projekty rozpocząłem na początku tego roku, więc do końca nie wiedziałem, w jaki sposób będę miał je realizować.
Więc już tak naprawdę będąc młodym nauczycielem musiałem już w głowie układać sobie myśli, czy mam to zrobić w formie zdalnej, czy mam to zrobić w formie online i jak to tak naprawdę będzie u mnie wyglądało. I okazało się, że było pół na pół. Chciałbym skupić się teraz na programie Rozmawiajmy o Uchodźcach, opowieści o migracjach. Tylko krótko powiem co nieco bardziej szczegółowo na temat tego projektu, żeby też Państwa do tego zachęcić. Składa się on tak naprawdę z czterech modułów. Pierwszy moduł to był dotyczący punktów widzenia, drugi zjawiska migracji i trzeci z mojej perspektywy najważniejszy storytelling o migracjach i ostatni, który był takim podsumowaniem tego projektu, to było krytyczne myślenie. Ten projekt postanowiłem realizować z klasą, która w mojej szkole była, mam nadzieję, że już była, że to zmieniłem, była postrzegana jako klasa absolutnie wycofana i nieaktywna. Jakby postawiłem sobie za cel, że to zmienię, tym bardziej, że już wcześniej złapałem z nimi zupełnie inną płaszczyznę kontaktu, więc stwierdziłem, że to będzie też dla mnie takie fajne doświadczenie jako nauczyciela i założyłem z nimi klub dobrej rozmowy. W tym programie rozmawiamy o uchodźcach, stricte o filmach dotyczących migracji, które już wcześniej tutaj koleżanki wspominały, rozmawiamy dopiero w trzecim module, czyli to było mniej więcej w listopadzie. I tam tak naprawdę mogliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak mogę wzmocnić, też usłyszeć tak naprawdę głos migrantek i migrantów. I tutaj kilka słów na temat właśnie konkretnego filmu i pracy z tym konkretnym filmem właśnie o Senate, o migracjach. Zrobiliśmy te zajęcia w formie zajęć online oczywiście i stwierdziłem, że nie możemy takich zajęć robić na lekcjach. Pytanie dlaczego? Dlatego, że lekcja moim zdaniem po prostu jest za krótka, natomiast też wiadomo, że musimy realizować program, więc siłą rzeczy stwierdziłem, że zrobimy to w ramach tak zwanych zajęć oscarowych wieczorów filmowych, które tak roboczo nazwałem i uczniom się to bardzo, znaczy zresztą spodobało. I tak naprawdę od września spotykamy się mniej więcej co tydzień, co dwa, w zależności od naszego wzajemnego czasu. W piątek o godzinie 17, to już jest stała godzina, na oscarowych wieczorach filmowych. We wrześniu było to jeszcze w formie stacjonarnej, we wrześniu, w październiku, natomiast później już było to możliwe wyłącznie w formie online w aplikacji Teams. Natomiast wracając do tego konkretnego filmu. To już było w trzecim module tego programu, w związku z tym nie musiałem rozpoczynać rozmowy na temat tego, kto jest migrantem, kto to jest migrant, dlaczego migruje, z jakich powodów i tak dalej. Dlatego też tu już mieliśmy za sobą taką warstwę merytoryczną, więc już tak naprawdę mogliśmy rozmawiać o filmie bardziej szczegółowo i analizując problemy społeczne, bo wiadomo, że taka historia osobista danej osoby uczniom też zdecydowanie lepiej wyjaśnia takie szersze problemy społeczne. I rozpoczęliśmy tak naprawdę na początku od rozmowy, kim jestem. I powiem Państwu szczerze, myślałem, że to będzie bardzo proste pytanie, a to było pytanie, na którym spędziliśmy najwięcej czasu. To są uczniowie klasy ósmej, więc tak naprawdę mam wrażenie i zresztą sami mi to powiedzieli, że byłem pierwszym nauczycielem, który im wprost się ich zapytał, kim oni są. I naprawdę była jedna wielka konsternacja. Żeby też ośmielić uczniów do rozmowy, zrobiłem to w formie aplikacji Jamboard, gdzie uczniowie w formie po prostu anonimowej również mogli pisać, kim oni ich zdaniem są. I później tak naprawdę poprzez takie przełamanie takiej bariery uczniowie zaczęli już mówić. I powiem szczerze, że naprawdę mnie to zaskoczyło, że to było takie trudne, że ciężko było im zdefiniować, kim oni tak naprawdę są. Ale zaraz powiem, jak to się skończyło, bo właśnie film tak naprawdę nam to bardzo ułatwił. Też zwróciliśmy uwagę na to, jak jesteśmy postrzegani oraz jakie czynniki zewnętrzne czy wewnętrzne wpływają na to, jak inne osoby nas postrzegają. Też pojawił się, drodzy Państwo, temat patriotyzmu. Bo też tam właśnie wyniknął temat patriotyzmu, bo tak naprawdę, drodzy Państwo, jak się zadaje uczniom jakieś takie bardziej ogólne pytanie, to w gruncie rzeczy nie do końca wiemy, na jakie tory ta rozmowa zejdzie, więc kwestia patriotyzmu też tutaj się narodziła i od razu jeden z takich bardziej błyskotliwych uczniów zadał mi pytanie, Panie Sergiuszu, ale czy przyjmowanie innych ludzi do naszego kraju, żeby oni nam zabierali pracę i tak dalej, czy to jest patriotyczne? Bo to też wynika z tego, drodzy Państwo, że uczniowie czerpią wiedzę nie do końca ze sprawdzonych źródeł, dlatego też mają jakieś takie swoje własne, powiedziałbym, swoje własne
przemyślenia, które niekoniecznie są, powiedziałbym, prawidłowe, dlatego też od razu trzeba było to tutaj też tłumaczyć na miejscu. No i rozpoczęliśmy oglądać film, krótki film o Senate, o migracjach. To był jeden z wielu, znaczy z wielu filmów, które wówczas tego wieczoru obejrzeliśmy, ale chciałem skupić się na tym jednym. Więc po projekcji tego filmu pierwsze pytanie, które sobie zadaliśmy oczywiście w formie online, kim jest ta bohaterka, co mówi o sobie, co wiemy o niej, czego też nie wiemy o niej, czyli krótko mówiąc, czego nam film o tej osobie nie powiedział. I też bardzo ważne pytanie, które sobie chcieliśmy zadać, dlaczego znalazła się w Polsce? Tak, dlaczego znalazła się w Polsce, z jakich powodów wówczas do nas przyjechała. I też uczniom w klasie 8, ponieważ im to naprawdę ciężko zrozumieć, ja to też na historii i na WOŚP-ie bardzo widzę, rozróżnić przyczyny polityczne, ekonomiczne, społeczne. Dla uczniów to jest tak naprawdę jedno, znaczy to jest po prostu całość, tak? To jest jakby jedna przyczyna, a trzeba uczyć też ich to rozróżniać. I też zadałem uczniom bardzo ważne pytanie. Co tak naprawdę daje nam taka osobista historia migrantek, migrantów. I tutaj tak naprawdę ja zaplanowałem na lekcję zupełnie coś innego, a wyszło zupełnie coś innego tak naprawdę. Ale generalnie wyszło bardzo dobrze. Dlaczego? Uczniowie wpadli na genialny pomysł, na którym ja generalnie nie wpadłem wcześniej. W mojej klasie szóstej, z której nie mam właśnie zajęć na temat właśnie migrantów i uchodźców, jest osoba, która przyjechała w sierpniu zeszłego roku i jest w mojej klasie i pochodzi z Włoch. Ta osoba, mój uczeń, nie mówi ani po angielsku, znaczy mówi po angielsku, ale generalnie jego językiem wiodącym jest włoski. I uczniowie mi od razu zadali pytanie, ale panie Sergiuszu, dlaczego my w takim razie mówimy o jakichś historiach, które i tak są dla nas tutaj bliskie po obejrzeniu filmiku, ale przecież możemy tak naprawdę taką opowieść napisać na przykładzie naszego kolegi z klasy, z kolei młodszej, ale zawsze kolegi, prawda, z naszej klasy. Więc stwierdziliśmy właśnie na tych zajęciach online, że przygotujemy ankietę i za zgodą pani dyrektor udało nam się zaprosić tychże rodziców oraz samego zainteresowanego naszego Olka do szkoły i przeprowadziliśmy taki krótki wywiad na temat tego właśnie, dlaczego przyjechali do Polski, z czego to wynikało, jak im jest tutaj na miejscu, jak ten uczeń odnajduje się w szkole i tak naprawdę całą taką opowieść byliśmy w stanie stworzyć właśnie w oparciu o przykład z bliska, bo bliższego przykładu migracji niż nasz uczeń z klasy szóstej po prostu nie było. Więc tak naprawdę uczniowie byli bardzo zadowoleni z tego, że to się udało zrobić. Nawet w nauczaniu zdalnym, kiedy oczywiście w reżimie sanitarnym udało się zaprosić rodziców i samego zainteresowanego Olka do szkoły i właśnie ten wywiad przeprowadziliśmy. Więc tak naprawdę dobrze, że nie udało mi się zrealizować to, co zaplanowałem, bo to, co uczniowie sami wymyślili, właśnie sami poszli swoim torem, było absolutnie dużo lepsze niż to, co ja sam zaplanowałem dla nich. W ramach tego projektu też moi uczniowie uczestniczyli w listopadzie w warsztatach, webinarium na temat storytellingu lokalnym o tematyce migracyjnej. I tam też właśnie oglądali różnego rodzaju filmy dotyczące tematyki migracyjnej i w tym miejscu powiem, drodzy Państwo, byłem już przekonany o tym, że ta klasa się, ja nie powiem, że się zmieniła, że mam czarodziejską różdżkę i od razu oni stali się otwarci, aktywni i tak dalej, ale było naprawdę widać spory progres. Ja też od moich tutaj kolegów, koleżanek, nauczycieli słyszałem po prostu, co ty z tą klasą robisz, że oni zaczęli mi się na lekcji zgłaszać i nie udawali, że mikrofon nie działają, albo że mi się komputer zawiesił, albo że nie mam internetu, albo że coś. Zaczęli mówić po prostu. Co prawda niektórzy niekoniecznie z sensem, ale powiem szczerze, że lepiej, żeby już mówili niekoniecznie z sensem, niż mieli nie mówić nic. Więc to był absolutnie duży, duży postęp, jeżeli chodzi o tę klasę. I teraz jeszcze o drugim elemencie chciałem Państwu powiedzieć, właśnie o shortcacie i znowuż mówiąc o tym programie, chciałem odwołać się do konkretnego jednego filmu, czyli do Ojca Adnana, czyli też dotyczy problemów migracyjnych, problemów uchodźczych. I teraz tak, ten projekt, tą lekcję przeprowadziłem też z tą samą klasą, tylko nie w listopadzie, tylko we wrześniu, w momencie, kiedy jeszcze było nauczanie stacjonarne w szkole. I drodzy Państwo, udało mi się zrobić w ten sposób, że stworzyłem dla tej klasy zupełnie inną przestrzeń. To nie była przestrzeń klasy.
To nie było tak, że uczniowie siedzieli w ławkach i oglądali film, nawet tak o tak poważnej tematyce, tylko stwierdziłem właśnie, że wtedy rozpoczęliśmy te nasze piątkowe, oscarowe wieczory filmowe. Nazwałem to oscarowe, żeby dać uczniom do zrozumienia, że to nie jest tak, że my się spotykamy co piątek oglądając komedię romantyczną, tylko że faktycznie będziemy poruszać problemy takie, no, jakby nie było, dotyczące nas dookoła. No i spotkaliśmy się w piątek o godzinie 17:00, przygotowaliśmy sobie wspólnie przestrzeń do oglądania filmu, wyrzuciliśmy wszystkie ławki, wszystkie krzesło, rozłożyliśmy materace, uczniowie sobie wygodnie usiedli i tak naprawdę rozpoczęliśmy realizację tego filmu. I tak naprawdę realizacja, którą zaplanowałem dla uczniów na 1,5 godziny, skończyło się na 3 godzinach, bo to się po prostu bardzo nam, znaczy ja nie przewidziałem oczywiście aktywności uczniów, bo właśnie u mnie w głowie siedziało to myślenie, które niestety inni nauczyciele we mnie wbudzili: słuchaj, ty z tą klasą nic nie rób, bo oni w ogóle nie są aktywni. A ja chciałem pokazać, że właśnie tak nie jest. I tak naprawdę na początku, przed samą projekcją, zachęcając uczniów do aktywności, przygotowałem flipchart, na którym mieliśmy różnego rodzaju pisaki, gdzie uczniowie mogli podchodzić i zapisywać. I pierwsze pytanie, które im zadałem: kto to jest obcy? I mieli różne swoje skojarzenia wówczas zapisywać. Wyszło to bardzo, bardzo dobrze, bo mieli naprawdę liczne, fajne skojarzenia z tym, kim jest, kto to jest obcy. I generalnie była burza mózgów. Następnie wydrukowałem zdjęcia 3 bohaterów filmu, które dopiero obejrzą, wywiesiłem na flipchartach. I generalnie kwestia jest taka, o czym będzie ten film. Czyli generalnie mieli powiedzieć wprost, o czym, jak myślą, o czym będzie ten film, co ten film będzie poruszał. I rozpocząłem, była projekcja i po projekcji rozpocząłem oczywiście od luźnego pytania: jakie są wrażenia po projekcji? Różne były wrażenia. Bardzo często jest tak, że wrażenia jednego ucznia zupełnie różniły się od wrażenia drugiego ucznia, ale to wcale nie jest nic złego. To tak też naprawdę pokazuje, że my zupełnie różny sposób możemy postrzegać swoją rzeczywistość, którą mamy dookoła. I później zaczęliśmy ten film, że tak powiem w cudzysłowie, rozbierać na czynniki pierwsze. Czyli na początku analizowaliśmy bohaterów i ich zachowania, również w oparciu o to, co proponował mi scenariusz, czyli w oparciu o górę lodową. Czyli tak naprawdę to, co widać, to jest 1/7, to, co jest nad wodą, że tak powiem, oraz 6/7, co jest właśnie schowane pod powierzchnią, pod taflą wody. I staraliśmy się to analizować i tak naprawdę bardzo, bardzo dobrze to uczniom wyszło. I 2 kolejne elementy, które były proponowane również w scenariuszu, tak powiem szczerze, że nie myślałem, że ja to zrealizuję, ale coś intuicyjnie uczniom podpowiedziało, że oni to sami tak naprawdę zaproponowali, bo zaczęli pytać o różnego rodzaju inne elementy, które są w filmie. Na przykład, dlaczego tego pana tak sfilmowano? Dlaczego tą panią tak sfilmowano? Dlaczego tego ucznia tak sfilmowano? Znaczy tego syna, ojca Adnana. I tak naprawdę uczniowie zwrócili uwagę na to, że faktycznie sposób kadrowania, czyli sposób filmowania w filmie pokazuje, że jakby nam pokazuje, w jaki sposób możemy przedstawić daną osobę w filmie i jak ona ma być postrzegana przed odbiorcą. Więc kadrowanie w filmie tutaj było i też nam wyniknęło, i to też bardzo fajnie dzieci, uczniowie analizowali. Też my raz obejrzeliśmy ten film i potem wracaliśmy do pewnych wątków z tego filmu, żeby też je ponownie analizować. Kolejnym elementem, do którego też się odwołaliśmy, to była symbolika przedmiotów. I tutaj uczniowie nawet starali się, drodzy Państwo, analizować, jaka jest symbolika telewizora, jaka jest symbolika kanapy, bo tutaj w tym filmie na przykład symbolika kanapy jest istotna, bo na początku ojciec synem ją niesie, tą kanapę, co jest symbolem takiej jedności, a później na tej kanapie działy się inne rzeczy i symbolika tej kanapy się zmieniała po prostu. Więc też uczniowie zresztą powiedzieli mi na lekcji: no pani jest chyba pierwszym nauczycielem, z którym rozmawiamy o jakichkolwiek przedmiotach z filmu i że one mogą mieć jakieś znaczenie tak naprawdę. I na koniec, drodzy Państwo, mieliśmy dyskusję, taką luźną dyskusję na sam koniec. I znowuż wystawiłem 3 flipcharty, zapisałem 3 pytania, które tutaj miały być naszą taką wyjściem do dyskusji na sam koniec tego filmu. Rozmawialiśmy na temat tego, co ułatwia komunikację międzykulturową, co możemy dać od siebie, dać innym, oraz jak przezwyciężyć strach. Bo wiadomo, że tutaj uczniowie też powiedzieli, i to nie była jedna wypowiedź, że się boją obcych. Tak? I uczniowie tak naprawdę doszli do wniosku, że
to, że ktoś się boi obcego człowieka, to jest tak, że nie zna jego kultury, że to wynika z braku wiedzy. I uczniowie też mi zwrócili potem uwagę i też my potem właśnie o tych elementach również rozmawialiśmy, że uczniowie nie znają innych religii, które są na świecie. Że oczywiście chrześcijaństwo, różne odłamy chrześcijaństwa, ale uczniowie zwracają uwagę, że oni chętnie by podróżowali, chętnie by poznawali inne kultury, ale po prostu wiadomo, że nasza obecna kultura też jest w wielu krajach zdeterminowana przez religię i uczniowie po prostu nie znają tej kultury, bo nie znają też religii. Nie znają innych obyczajów, innych zwyczajów, które właśnie determinuje religia. I uczniowie też mi zwrócili na to uwagę, czego im brakuje, do czego też się cały czas również odwołujemy. Więc dlatego też ich wiedza się w tym kontekście zwiększa. I uczniowie oczywiście ciekawi tego, co ich rodzice na ten temat myślą, od razu zaproponowali mi, a może zapytamy znajomych i rodziców. No to wówczas te trzy pytania, drodzy Państwo, zadaliśmy w formie ankiety, w formularzu Google, zapisaliśmy, do czego nam to jest potrzebne i zapytaliśmy się zarówno rodziców, nauczycieli, ale również innych uczniów, którzy nie uczestniczyli w projekcie, co ułatwia komunikację, co możemy dać od siebie innym i jak przezwyciężyć strach. I powiem Państwu szczerze, odpowiedzi były różne, ponieważ widać było pewnego rodzaju brak takiej wiedzy tak naprawdę o to, o co my pytamy. Czyli widać wyraźnie, że tej edukacji globalnej, tej edukacji tego, co się nam dzieje dookoła i co się obecnie dzieje na świecie, jest za mało w szkołach. Dlatego takie projekty, jak Rozmawiajmy o uchodźcach, Shortcut, są po prostu niezbędne w szkołach, aby one się pojawiły i aby o takich kwestiach rozmawiać. Jeszcze, drodzy Państwo, na sam koniec, bo chyba też mi się już czas kończy, chciałbym tylko zwrócić jeszcze na dwa elementy. Uczniowie klasy ósmej, którzy właśnie niby byli tak mało aktywni, po takich zajęciach z filmami zaproponowali tak naprawdę również warsztaty online na temat hejtu. To jest tylko przyczynek do tego, co chcę zaraz powiedzieć. Dlaczego? No i zrobiliśmy te warsztaty o hejcie, również dla rodziców, dla nauczycieli, dla uczniów w ramach samorządu uczniowskiego i uczniowie sami zaproponowali, żeby na podsumowanie tych warsztatów zorganizować, nakręcić film. Film, z którego zrobił nam się spot promujący hasło warsztatów, że hejtu nie promuje, hejt banuje. I taki spot właśnie nagraliśmy, nawet w formie zdalnej, bo uczniowie nagrywali krótkometrażowe, dosłownie kilkusekundowe filmiki, nie hejtuje, bo zrobiliśmy z tego wspólny spot i na stronie naszego samorządu uczniowskiego SP Leśniewo opublikowaliśmy i też zachęciliśmy inne osoby, które nas lubią na tym Facebooku, do dyskusji, do rozmowy. To jest jeden element. I też drugi element, drodzy Państwo, ja też uczę historii i teraz w klasie ósmej zaproponowałem uczniom, aby wykonali taką relację z PRL-u, czyli z Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, żeby zapytali rodziców, co pamiętają, na przykład czym jest maluch, czym są, drodzy Państwo, na przykład różne inne pojęcia. Tak? I ja myślałem, że uczniowie pójdą po najmniejszej linii oporu i po prostu wyślą mi notatkę, prezentację, dziękuję, niech się Pan cieszy z tego, co ma. Natomiast uczniowie mnie bardzo zaskoczyli, bo aż 8 uczniów z 18 wysłało mi filmy. Samych siebie nagrało, jak opowiadają właśnie o tych przedmiotach i o tym, co się dowiedziało od rodziców na temat właśnie tychże przedmiotów. I to mnie naprawdę bardzo zaskoczyło, bo absolutnie nie sugerowałem im filmu. To właśnie udział w tychże projektach, to właśnie te zaangażowanie, które też w nich tam jakoś wpoiłem, nawet w nauczaniu zdalnym, spowodowało, że sami wpadli na ten pomysł, aby zrobić to właśnie w formie filmu, co mnie naprawdę bardzo zaskoczyło. Dobrze, dziękuję bardzo za uwagę i przekazuję głos dalej, bo chyba mu coś się już też skończył. Dziękuję bardzo. Czy powinno być teraz przekazuję głos do studia, takie mam wrażenie. Tak, do studia, przepraszam. Tak, się śmieję, bo to tak by było bardzo piłkarsko i filmowo, więc ja przejąłem głos, ale tylko na chwilę, żeby oddać go Karolinie. Głos do studia, teraz głos do Karoliny. Dziękuję, Kasiu. Ja też rzeczywiście już szeruję i już przejmuję tutaj sekundkę dalszą prezentację, w której teraz chciałabym Państwu pokazać takie działanie, ponieważ rozmawiamy tutaj o różnych formach pracy, o różnych możliwościach, o różnych wyzwaniach, z którymi się zmagamy.
Rzeczywiście tutaj tak jak myślę, że w tych wszystkich naszych wystąpieniach myślę, że jakoś przebija po prostu takie przekonanie, że filmy rzeczywiście pozwalają się spotkać i porozmawiać i być może to jest właśnie to, co w tym obecnym czasie jest po prostu takie najcenniejsze i najważniejsze po prostu, żeby tą wspólnotowość, tą więź w jakiś sposób odbudować, chociażby właśnie zaczynając od tematów, które mogą nie być aż tak bardzo mocno związane z podstawą programową, natomiast mogą właśnie pozwolić, tak jak mówił Sergiusz, tak jak mówiła Joanna, po prostu uczniom wyrazić siebie, opowiedzieć o tym, jak się czują, gdzie są, w którym miejscu, z którego miejsca rozpoczynają teraz tą swoją edukację i też usłyszeć siebie nawzajem, na przykład usłyszeć to, że czują się bardzo podobnie, tak, że mają podobnie, w jakiś sposób wzmocnić to poczucie wspólnotowości i mówię o tej wspólnotowości też właśnie dlatego, że przechodzę do takiego naszego działania, które uruchomiliśmy, do takiej ścieżki projektowej w ramach programu Shortcut Małe Historie, Wielkie Sprawy, do ścieżki projektowej, którą uruchomiliśmy w edukacji zdalnej. Bardzo nam zależało, żeby stworzyć materiały, żeby zaproponować naszym nauczycielom, nauczycielkom materiały do pracy projektowej. Centrum Edukacji Obywatelskiej uwielbia pracować metodą projektu, uwielbia projekty młodzieżowe, ma lata doświadczenia w tej kwestii, też chcieliśmy po prostu takie materiały zapewnić. No i narodził się taki pomysł, żeby skupić się na takim temacie wspólnotowości, bycia razem, zwłaszcza, że jesteśmy w takim czasie, a nie innym i tak naprawdę no, to doznanie z osamotnienia i no właśnie takiej izolacji jest chyba takim po prostu dominującym, przygważdającym trochę doświadczeniem dla wielu uczniów i nie tylko dla uczniów, dla wielu z nas. Pomyśleliśmy właśnie o tym, żeby stworzyć taki szereg materiałów, które pozwolą to o tej społeczności, tą społeczność udokumentować, przyjrzeć się, lepiej ją zrozumieć. Stworzyliśmy pakiet 10 spotów, które pokazują filmy Shortcut właśnie z takiego punktu widzenia, czyli na przykład co te filmy mówią o społecznościach, co te filmy mówią na przykład o widoczności niektórych osób w naszej przestrzeni albo o niewidoczności niektórych osób w naszej przestrzeni, o tym czym jest inkluzja, czym jest po prostu bycie razem. Włączanie innych takich osób z grup, nie wiem, mniej uprzywilejowanych, mniejszościowych, na czym polega bycie razem, na czym polega dobra współpraca i pokazywaliśmy te filmy poprzez ten pryzmat i do tych spotów, które opowiadają o filmach i trochę eksplorują też tematy społeczne właśnie związane z tą wspólnotowością, dołączyliśmy takie spoty z bardzo konkretnymi zadaniami społeczno-filmowymi i na przykład pierwsze zadanie polegało na tym, że młodzież miała za zadanie przeprowadzić ankiety z osobami z ich otoczenia. My to przewidzieliśmy jako działanie takie offline'owe, takie działanie, że młodzież wychodzi, rozmawia z różnymi osobami, ale to było działanie, które naprawdę absolutnie w wielu sytuacjach sprawdziło się także właśnie w sytuacji zdalnej, w sytuacji izolacji, dlatego że młodzież rozmawiała ze swoimi najbliższymi, w swoim otoczeniu, ze swoimi krewnymi, z którymi byli w domu, rozmawiali właśnie o tym, jakie miejsca są dla nich najważniejsze, rysowali takie jakby mapy swojej okolicy, na której zaznaczali serduszkami te miejsca, które wzbudzały najwięcej pozytywnych emocji, dymkami miejsca, w których te osoby najczęściej się spotykały i wymieniały jakieś uwagi i stópkami tam, gdzie po prostu te osoby z naszego otoczenia, z naszego domu ewentualnie jakby wędrują po tym mieście, tak? Chcieliśmy, żeby się po prostu spróbować temu miastu przyjrzeć na nowo, tej społeczności, tej okolicy. I gdzieś tam na końcu było takie zadanie do zrobienia właśnie indywidualnie albo zespołowo w ramach możliwości, to już zostawialiśmy po prostu, no sytuacja jest taka, a nie inna, jakby decyzji nauczyciela i uczniów, czy to jest możliwe, takie zadanie, by to miejsce sfotografować i przesłać do nas dokumentację fotograficzną. I tutaj Państwu załączyłam taką właśnie mapę, która powstała, mapę z Sierakowic, piękne dymki. I to jest taki projekt, to jest taka ścieżka projektowa, którą z całą pewnością będziemy prowadzić. Ja myślę, że to jest właśnie takie działanie absolutnie na tu i teraz, działanie, które właśnie ma, jakby które, w którym tą uwagę bardzo kierujemy właśnie w stronę tego, co nas łączy, co nas dzieli też, bo nie boimy się takich tematów. Tutaj jakby wierzymy w
korzyści, jakie przynosi otwarta dyskusja i nawet po prostu ścieranie się i pokazywanie, że możemy mieć inne zdanie. Zresztą ja tutaj też chciałam to powiedzieć i to trochę też w kontekście tych różnych głosów, które się pojawiają czy na Facebooku, czy w naszym czacie, że film po prostu i dyskusja po filmie pozwala naprawdę nam się fantastycznie też tak czasem skontrastować i tak spotkać, tak po prostu, tak bezpiecznie pokłócić, dlatego właśnie, że gdzieś tam punktem odniesienia jest anegdota, jest historia, jest osobista historia, jest bohater, którego losy no właśnie potrafią poruszać i które na przykład właśnie ciężko jest podważyć i powiedzieć, że to jest nieprawda, no bo jak nieprawda, no skoro to jest czyjaś autentyczna historia i autentyczne przeżycie, więc my jakby myślę sobie, że właśnie ten projekt i takie działania filmowe sprawdzają się właśnie i w sytuacji offline'owej, w sytuacji online'owej i to nie było proste i muszę przyznać, że rzeczywiście jakby no, część nauczycieli się wycofała i tych działań nie było aż tak bardzo dużo, natomiast ja myślę, że zresztą mamy taki feedback, że ci nauczyciele, którzy zdecydowali się realizować tą ścieżkę, że było to bardzo satysfakcjonujące i takie działanie wypełniające trochę tą lukę wynikającej z nieobecności i z braku tego kontaktu, tak jakby próba takiej odbudowy wspólnotowości. I to tyle, jeżeli chodzi o projekty filmowe CEO i o wątki filmowe CEO. Ja myślę, że moglibyśmy tutaj naprawdę ciągnąć temat, bo tego nie brakuje i w innych programach tych jakby materiałów filmowych jest wiele. Ja Państwa bardzo serdecznie zachęcam do odwiedzania naszych platform, szczególnie Shortcut. Tutaj mówię za siebie, Sylwia, też linki do Twoich programów, rozumiem, są na czacie i są przedstawione, więc ja tylko przypomnę te dwa, za które ja jestem odpowiedzialna, czyli shortcut.co.org.pl i dobre łącza co.org.pl. Rzeczywiście tutaj pojawiła się taka informacja na naszym czacie, że do tego drugiego programu, czyli do dobrych łączy, to jest taki program, który wymaga szkoleń i warsztatów. My sobie tak postanowiliśmy, że rzeczywiście że chcielibyśmy, żeby w ten sposób wprowadzać, więc tutaj platforma nie jest aż tak otwarta jak Shortcut, do którego można dołączyć w dowolnym momencie. Przepraszam bardzo, ale jeżeli Państwo zainteresowali się tym programem, to zachęcamy po prostu do kontaktu z nami i na pewno coś wymyślimy. Ja, Karolino, tylko bym dodała jedną rzecz, że odnosząc się do tego, co mówił Sergiusz o uczestnictwie w naszym projekcie, w naszym kursie internetowym, to też mam do polecenia taki jeden link, wrzucam właśnie teraz. W ramach też naszego projektu migracyjnego mamy przewodnik dla młodzieży storytellingowy, który pokazuje, jak można z młodzieżą pracować z historią. I tam jest odniesienie do i filmowej historii, i nie tylko filmowej, ale jeżeli mieliby Państwo ochotę jakoś właśnie zachęcić młodzież do angażowania się w takie projekty storytellingowe i poruszać tego typu tematy, wykorzystując narzędzie storytellingu, to zachęcam do skorzystania z linku. I na koniec dochodzimy do naszej tutaj polecajki. Akurat tak się złożyło, już ten festiwal został tutaj wspomniany, akurat tak się złożyło, że w trakcie jak prezentujemy to webinarium odbywa się festiwal Kino w Trampkach, festiwal filmów dla dzieci i młodzieży. W tej chwili do 24 bodajże maja na platformie Kino w Trampkach można znaleźć filmy krótkometrażowe, później będą filmy długometrażowe, można je oglądać no, na platformie. W tej chwili kwestia pokazów kinowych się jeszcze waży. I ja Państwu bardzo serdecznie ten festiwal polecam, ponieważ uważam, że propozycje filmowe, które są wybierane przez programerki, są naprawdę wyjątkowe. I żeby Państwa trochę przekonać, mamy dla Państwa taką propozycję. Każda osoba, która napisze do mnie na adres mailowy karolina.giedrys@co.org.pl otrzyma ode mnie, właściwie nie ode mnie, tylko za moim pośrednictwem od organizatorek festiwalu Kino w Trampkach, kod do darmowego odtworzenia filmu krótkometrażowego. Także zachęcam serdecznie do kontaktu. I polecam Państwu, polecam działania dodatkowe, które są realizowane, różne
propozycje, atrakcje dla młodzieży, dla dzieci właśnie przez organizatorów Kina w Trampkach. Wiem o konkursie fotograficznym, który dziewczyny organizują. Wiem, że zwycięskie prace dziecięce i młodzieżowe będą wywieszane w takich bardzo widocznych, centralnych miejscach Warszawy i Gdańska, więc myślę, że to taka bardzo atrakcyjna nagroda dla młodych fotografów i młodych fotografek. Ze swojej strony bardzo Państwu serdecznie dziękuję za obecność na naszym wydarzeniu i serdecznie zachęcam do kontaktu, serdecznie zachęcam do korzystania z naszych narzędzi i do ewentualnie, już powiedziałam, kontaktu i dopytywania się, czy jeszcze jakieś inne atrakcje są, czy inne narzędzia, czy inne formy współpracy są przewidziane. Na pewno razem możemy coś wymyślić. Dziękuję. Karolina, ja Ci dziękuję za polecenie i przypomnienie, z czego można skorzystać, a z czego jeszcze nie. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział i wszystkim naszym prelegentom. Mam nadzieję, że pomysły, jak pracować z filmem, będą dla Państwa, staną się inspirujące, szczególnie właśnie po powrocie do edukacji zdalnej. Tak jak Karolina tu kilkukrotnie powiedziała, może być to punkt wyjścia do reintegracji klasy, do zaangażowania, do rozmów właśnie na bardzo różne tematy, no bo teraz mamy trochę czasu, żeby jednak z tymi uczniami pobyć, a można z nimi pobyć właśnie dzięki filmom. Jeszcze raz przypomnę, że na czacie wrzuciłam link do zaświadczeń i również adres Karoliny, na który można pisać. Kody są dostępne i można właśnie z uczniami coś obejrzeć. Czy Karolino, będzie można z uczniami, czy to jest tylko dla indywidualnego osoby do oglądania? Nie można z uczniami. Absolutnie można, absolutnie można. Dopytywałam się, bo tak pomyślałam sobie, że to jest bardzo ważna informacja, czy to są kody do pokazów indywidualnych, czy można też, czy mogą być to pokazy klasowe, mogą być to pokazy klasowe. Super, to myślę, że to może być bardzo, bardzo ciekawy wątek, że mają Państwo gotowy materiał do tego, żeby oglądać z uczniami. Bardzo dziękuję, wybiła 19:30, więc bardzo punktualnie kończymy. Jeszcze chyba nie mogę powiedzieć dobry wieczór, bo u mnie jest widno, ale bardzo, bardzo dziękuję i w takim razie do zobaczenia na następnym webinarium Odpornej Szkoły, a Wam bardzo dziękuję za wystąpienia. Do zobaczenia. Do widzenia wszystkim. Do widzenia. Do widzenia, dziękuję. Dziękujemy.